Moi drodzy, jesteśmy drugi dzień na plaży w Trobiś. Jak możecie zauważyć, na plaży jest bardzo dużo turystów. Pogoda jest piękna, aczkolwiek wcześniej niebo było przejrzyste, teraz już pojawiają się chmury. Cyklon powoli się do nas zbliża. Z tego, co się dowiedziałam, na chwilę obecną jest Warning Class 1, czyli po prostu na Mauritiusie już jest pierwsza faza cyklonu. Jest bardzo gorąco, bardzo. Jak możecie zauważyć, jest bardzo dużo też ludzi, zarówno na plaży, jak i w wodzie. Tak to wszystko tutaj wygląda. No niebo wcześniej było bardzo przejrzyste, było bardzo dużo słońca. Teraz już tego słońca tak dużo nie ma. Ale tak to wszystko właśnie wygląda. Dzisiaj wybraliśmy się też na wyprawę łodzią z przeszklonym dnem. Mogliśmy pooglądać sobie rafę koralową, mogliśmy sobie też pooglądać rybki. No to patrzcie, jak dużo jest turystów. Tam siedzi mój mąż, siedzi Alinka, która obecnie maluje palmę. Alinka jest generalnie artystką. Przez 35 lat tańczyła w sądeczakach. Była też pielęgniarką. Pielęgniarką na anestezji. Na chwilę obecną już jest emerytką. Ale też ma bardzo dużo zajęć. Maluje. Pisze wiersze. Jest prezesem TPSP, z tego co wiem, w Nowym Sączu. Także całkiem fajne zajęcie. No i teraz jesteśmy sobie tutaj na plaży, odpoczywamy. Całkiem niedługo już będziemy się z tej plaży zbierać, jak tylko nam się dziecko obudzi. No i tak. Zobaczcie. Jeszcze raz spójrzmy na te widoki, tym bardziej, że właśnie wyszło słoneczko. Czyli nam się po prostu przejaśniło. O, tak wygląda teraz plaża. Jest poniedziałek, dlatego na plaży nie ma aż tak dużo ludzi. Tym bardziej, że lokalsi, czyli osoby z Mauritiusu, Mauritańczycy, skończyli już swoje wakacje. Dzieci poszły do szkoły, dorośli poszli do pracy. Więc plaże są w zasadzie tylko dla turystów. Tylko turyści się tutaj dobrze bawią. Na chwilę obecną to tyle. Potem nagramy dla Was na pewno coś jeszcze. No to trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.